Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcineczku z Strażników Galaktyki. I tak, w końcu wziąłem się za to, żeby jakoś to normalnie wyglądały te początki. Więc jak widzicie, no troszeczkę tryb streamowania jest włączony cały czas, tryb fotograficzny włączyłem. I jak widzicie, ładnie to wygląda w końcu, taki początek, żeby rozpocząć odcinek. Więc ja jestem Krayt i lecimy dalej z fabułą, tak, trzeba uratować w końcu naszą córeczkę. Tutaj, więc troszeczkę będzie, tak, trzeba opuścić. Przed nami dym! Wy nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki, komentarza, no i subskrypcji. Czy to fum? Prędzej myśliwi. Git, może wiedzą, gdzie jest. Albo nas zaatakują. Mogę zakraść się do obozu, znaleźć słaby punkt. Spuścić łomot komu trzeba, zaszlachtować przy wszystkich. Szok wywoła dezorientację, mogą się poddać. No na pewno. Potem pójdzie już gładko. Postępujmy trochę agresję. Morderczy zapał, ale pamiętaj, że nie każdy jest naszym wrogiem. To może niebezpieczne założenie. Dobra, my to ostatnio mieliśmy to jest odcinku na samym końcu, więc ja to mogę trochę przewinąć. Z tego co kojarzę, to chyba tutaj mieliśmy się dostać. Tak, tutaj i tutaj była walka. O! Jeb jak pierdulnął. Więc dobra, lecimy na dół w końcu. No to jazda! Jestem drugi. Mówi, żeby wyciągać jabłuszka. Ała! Rany! Pięknie! Trochę niesamowite! Wow. I bardzo straszne! Co tutaj jest? Jak ja tutaj nie mogę wejść? Tam pewnie coś się kryje. Kurde, no nie mogę. Oho, ho! Ani nawet nikogo nie mogę tutaj wziąć. Dobra, no to lecimy tam, gdzie trzeba. Co to jest? Szukamy Fing Fang Fuma, to jest Yeti! Ma skrzydła, wredne kły. Gacie w fiolet! Jak to gacie w fiolet? Co? Podobno są w fiolet. Tak właśnie mówią pradawne legendy. Widzisz? Gacie w fiolet. Może mi trochę przypał. Holy fucking shit. Droga odcięta. Jedynie w końcu nowa moc. Tu za mną! Jak to szary? Zaufaj mi! Wow. Tylko co my mamy teraz? Ogień? Czy coś podobnego do ognia? Moc? Bo nie jestem pewny. Nie to wygląda, ale fajna zabawka. O tak, podoba mi się. Wow. Zobaczmy te zabawki w akcji. Się robi. Czwóreczka plazma. O kurde, no plazmę mamy. Czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś przejścia? Dobrze, że ten kamień próbował nas zamordować. Bo w życiu nie odkrylibyśmy nowej mocy Quilla. Dobrze, Sztel! Idę! Kurde, coś tutaj jest. Twoja broń tam zadziała. Uratowała nas już 3 razy. No ale skąd wiedziałeś, że stopi ten lodowy mur? O, co ty mamy? Nie wiedziałem. Czyli mogliśmy równie dobrze tam zginąć. No mogliśmy. Ale ci teraz zazdroszczę, Quill. I słusznie. Wow, co by tutaj zrobić? To jest? I co? A to co? Nie mogę skakać. To jak to magiczne błoto, które robiłem za dzieciaka. W błocie nie ma nic magicznego. Nigdy nie było. O, coś tutaj jest. Nie byłem. Z drogi śmiertelnicy.
Topinator zrobi, co do niego należy. Okropnie. Wow. A masz jakąś lepszą? Piotruś Splugacz. Nie! Kapitan Deflagracja. Kapitan Deflagracja. Bardziej Bombel Ciepła. Kapitan Bombel Ciepła. Nie. Kapitan Bombel Ciepła, no dobre. Ale dobra, wiemy jak to zrobić. Jak tutaj przejść? Wow. Czy my coś tutaj mamy? Coś tam na górze jest. Ty, Quill, masz zawsze najlepsze zabawki. Co? A ta twoja dziwna skluba to wywraca wszystkich na lewą stronę? A tak, super! Rany, muszę go naprawić. Ej. Grut? Ciągnij to, Grut! Jestem Grut. Możesz zatrzymać. Dzięki. Jestem Grut. O. Patrzcie, znajdźkę znalazłem. Jedną i drugą. Los nam dzisiaj sprzyja. Boilord. Właśnie prawie zmiażdżył nas wielki meteoryt. Zgadza się. Prawie. No tutaj cię ma. Wow. Lecimy dalej. Nie ma na co patrzeć. Co to flaga? Co to jest? Ma imię i próbuje się z nami porozumieć. Proszę nie. Jestem Groot. Tak, chyba lepiej byłoby go nie wkurzać. Jeśli ta no coś w tym jest. Nas poluje, nie będziemy łatwą zdobyczą. Star-Lord! E? Widzicie? Star-Lord! Indigo. Wydaje mi się, czy zabrzmiało, jakby był poirytowany. Tak, to zdecydowanie był głos pełen nienawiści. Ha! Czarujący jak zawsze, Quill. Patrzcie na te spiczaste drzewa. Nie przyglądaj się im zbyt dokładnie. Jestem Groot. Groot mówi, uważaj na te rośliny z dziurami na górze. Dobra, tutaj nic nie ma. Maklu 4 jest na swój pokręcony sposób piękna. Drzewa są faktycznie powykręcane. Dobra uwaga. Jestem Groot. Groot mówi, że rośliny są tutaj okrutne i głupie. Aj, aj, aj. Groot mówi, że mają szkodliwe zarodniki. Może nie zbliżaj się. O, tutaj coś było. Patrzcie, złapałem. Tyle tu wyjątkowych istot. Aż dziwne, że Lady Hellmender się tutaj nie przeniosła. Trochę tu zimno dla pani czaszkowatej. No troszeczkę. Katatianie dostosowali się do długich, surowych zim. Rosną tu, w tym zamarzniętym piekle. Myślę, że są na to zbyt mocne. Płoń, maleńka, płoń! Haha, nieźle. Nigdy mi się to chyba nie znudzi. Groot mówi, że zasługują sobie na to. Jestem Groot. Tak, na pewno należy nam się urlop. Najlepiej na normalnej planecie, gdzie nic nie próbuje nas zabić. No właśnie. Nasze ulubione speluny przepadły. Nie ma gdzie pić. Nie przestawaj! Zaczyna się robić nawet ciepło. No pomyślmy. Miejcie oczy otwarte! Węższe zasadzkie. Musisz mieć wyostrzone zmysły. Ja nic nie czuję. Choć... A, tam coś jest? Czy... Nie są zbyt subtelne. Wendigo! Wow! O, rozwalam to wszystko! O, jest skrytka. Co my tutaj mamy? Roketa! Depeściak! No to pięknie. Kolejna taka. No tak, a coś ty myślała? Czy po co tu ja jestem? Dobra, lecimy dalej z fabułą.
To by się przydało. Coś tutaj może być. To jest podejrzane, panu. Patrz, Quill, to twój nowy kolega. Siema, Heniu! Chyba jednak się nie dogadamy. O kurde. Tam jest następny. Dwóch? Czy oni będą podatni na ogień? Okej, okay, plazmę możemy wykorzystywać w walce. Brzydkie są jak na swój rozmiar! Nie pożyczę ci odrzutówek! Dobra walka rozgrzewa! Możesz też włożyć sweter! Wow, wow, wypad, wypad! Czemu nigdy nie spotykamy miłych tubylków? Cóż mogę rzec? Czas pływasz na innych! Jep, łeb. Drax? Pokaż co silniejszy! Chciałem wykształcić odporność na te warunki! Można zrobić nowy płaszcz! Tobie by się nie udało! Zabój się! O kurde. Jestem. Te ich muszki nie pomogą im w walce z nami. Jeb. Już myślałem, że mnie trafi. Tylko, że to takie poduraki. W takim klimacie? Haha, może też się w takie coś zmienimy, jak tu zostaniemy. Na pewno Boom żywi się tymi potworami. Dzisiaj się nie pożywi! Wow, Drax! Wód z całej pary! Pozamiataj, Rocket! Łednij go w łeb! Kumacie? Chyba ich nie śmieszy! Zwycięstwo będzie? Tak, tak, tak. Jestem Groot! Jebę mnie. Nie potrafią mówić lepiej niż Wendigo. Namora. Kamoro! Zanurzam nóż! Szykuj konary, Groot! Musiały wykształcić odporność na te warunki. Następnym razem polujemy na potrzeba przestrzeni, Groot! Ej, Quill! Puścić fajerwerk! Wow. Dobra, dobra, mamy jednego mniej. Wszystkie są jak na swój rozmiar! Nie pożyczę ci odrzutówek! Atakuję! Na pewno Fum żywi się tymi potworami! Dzisiaj się nie pożywi! Co teraz, Peterze? Dobry czas na atak! Teraz moja kolej! Leć, Quill! I dajesz, dajesz! Kolejny pad. Łednij go w łeb! Kumacie? Chyba ich nie śmieszy! Strugaj, Gamoro! Przypominają mi Karla Hansona po przemianie! Zaraz poprzemieniamy ich też gorszego! Po nim! Pięknie i epicko. Dobra, dość mam zabaw ze śnieżnymi małpami. Wendigo! Serio będziemy je tak nazywać? No co, to one ciągle wrzeszczą Wendigo! 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 Proszę. Chyba dadzą nam się jeszcze we znaki. No, to podejrzewam, że będzie tak. Oj. Ja już myślałem, że będzie jakoś fajnie, kurde, z nimi walczyć z tą plazmą, a tutaj lipa. Może Hellbender będzie chciała dodać sobie kilka Wendigo do swojej armii. Wątpię. O ile nie żywią do nas urazy. Ej, to one zaczęły. Ej. Ty, małpo. Wszystko już jasne z tą urazą. Odflarkujcie się!
Wow, 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 jaka ścina, pany! Ciągle próbują się tylko porozumieć? Uwaga! Zapędziły nas właśnie do swojego zoo? Wygląda bardziej na stół obiadowy. No to dopilnujmy, żeby nie było nas w menu! Zła pozycja taktyczna! Wróć! Spieszyliśmy! Papę! Serio, było pas, smutne! Uwaga! Rocket! Rocket! Jak tym białym małpom udało się nas zaskoczyć? Oni! Miejscówka! Wow, pany, pany! Tak, myślę, że trochę nas nie lubią! Przypomina mi się nasze polowanie w strefie zakazane! Miejmy tylko nadzieję, że inaczej się skończy! Mogę działać! Znajdźcie mi też! Dobra, dobra, dobra! Co ogniem takie to! Wow, 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 wow! Co pany. Teraz widzę? Teraz najlepsze! Widzieliście w ogóle ten rozbity statek? A widzisz? Nie tylko ja nie umiałem wylądować w tę pogodę! Żyję po to, żeby niszczyć! Gamoru na plasterki! Możemy przyspieszyć to zabijanie? No. Tak jest! Będę zabijać Migory! Mam nadzieję, że porozmiadaliśmy trochę kubraków, jak się rozwijaliśmy! Może dlatego nas nienawidzą! Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam! Chyba cała planeta przyszła na imprezę! Niech idą! Dla wszystkich starczy wąt! Wow, 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 wow. Dzięki, Drax. Myślę, że trochę nas nie lubią. Będzie gorąco! Rozwalamy go. Dobrze, pięknie. Ktoś zaraz dostanie kosem. O jedno paskudstwo mniej! Serio, było paskudne! Kiedy znowu będę mógł coś rozwalić? Przypomina mi się nasze polowanie w strefie zakazanej. Miejmy tylko nadzieję, że inaczej się to trzeba przestrzenić los. Dobra, szybko tutaj, Drax. Śmierć, Drax! Pokaż, by podnieście. Widzieliście w ogóle ten rozbity statek? A widzisz? Nie tylko ja nie umiałem wylądować w tę pogodę. Chodź na tutaj! Pięknie, 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 rozwalamy. Wow, 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 wow. Co to? Ej, ale seryjnie on wygląda jak Yeti. Co teraz widzę? Działaj, Drax! Wow, 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 wow. Jak tym białym małpom udało się nas zaskoczyć? To ich miejscówka! Na fiury! Ej, ale czemu mi się przełączasz? Kurde, E miało być. Ale możemy zbiórkę też zrobić. No i teraz będzie. Ostrza są spragnione. Moje też. Chcę tam wybiec już teraz i dać im niezły wycisk, Peter. Czujecie żądzę krwi? To ona was zaślepia. Kurde, chyba zjebałem. Wiecie, jeśli nad nią nie zapanujecie. I dlatego nie rzucajmy się na nich. Powalmy ich na kolana bez pośpiechu. Kto jest ze mną?
pola Ultat muszą poczekać! O, udało się jednak dobrze zrobić. Trzeba zobaczyć planie temu tutaj. Dajmy mu popalić! Rocket specjalka. Przypomina mi się nasze polowanie w stresie zakazane. Tak, można by pomyśleć, że zwyczajnie włączyliśmy tu pas. Jak tym białym małpom udało się nas zaskoczyć? Teraz ja skoczę na nie. Widzieliście w ogóle ten rozbity statek? Patrzcie. Latały kiedyś w kosmosie. Chyba cała planeta przyszła na imprezę. Lubię takie imprezy. Gorący ziemniak! Dobra, Drax. Użyj sobie, Drax! Potrzeba przestrzeni, Grog! Jest moc! Przypomina mi się nasze... No, gin, chłopie, gin. Gamora. W strefie zastrzeżonej! Zła pozycja taktyczna! Trochę się śpieszyliśmy! Załatwiony. Myślałem, że kurde Q walnę, ale mnie walnął. Automata, więc... Powinni dać już nam spokój. Albo szukać zemsty. Ten wrak to ten niby obóz, myślicie? Nie, leży tutaj już od dawna. Popatrz, dym unosi się raczej za nim. Jesteśmy blisko, ale będziemy musieli się tam wdrapać. Jestem Groot. O, proszę cię. To chyba najbezpieczniejsza rzecz na tej planecie. Zwykła kupa złomu. Kurde, ja by tam się wdrapać. Te śnieżne bestie podsyciły mój apetyt. Nie widzę żadnej drogi na górę. Takiej dla nas wszystkich. Uda się wszystkim albo nikomu. Może na górze jest coś, co pomoże. Może. Lepiej byłoby tu nie utknąć. Zimno jest zabójcze. Zawsze można spalić Groota. Jestem Groot. Quill, Groot mówi, że to cię powinno utrzymać, jak chcesz podwózki na górę. Mania, że Fin Fang Foom jest wrogiem wymykającym się wyobraźni. Dobra, Groot, pomóż mi trochę. Jestem Groot. Tak, pi razy drzwi. Nie ma takiej jednostki miary. Jak to nie? Aha, tutaj plazemką. No dobra, uwaga! Zrzucę tam na dół coś dla was! Że ten dzień się przyjdzie. Taki, w którym będziesz pyk. Tu zamarzał razem z nami. Taki, w którym udowodnisz swoją wartość w walce z Fin Fang Foom. Uwaga w dole! Ha! To się nada! Myślicie, że te istoty używały statku jako schronienia? Zanić to! Nie żyją! No właśnie. Zdechły sobie. I co, muszę to dysponować oczywiście, co nie? No to... Pomóż mi trochę. Musimy dawaj, być dawaj, Drax. Nie wiemy, skąd wziął się ten dym. To też może być trudne. Może jest to przyjemne ognisko? I gorzałka z Sakaranu? Bez wątpienia jest tam coś, co spróbuje nas zabić. To miejsce jest jak plac zabaw z żyletek. Umiesz pocieszyć. Ale nie martwię się. Były już meteoryty, trujące drzewa i straszne bałwany. Wendigo. Tak, i daliśmy im radę. Z tą ekipą, no właśnie. Jestem gotów na wszystko. O kurde. To jest, czuć to... Trupem. Czuć gorzej niż trupem. Rany. To Foom zrobił? Bez wątpienia. To jest trochę przero... O kurwa. Aż tak zjarani. Przed nami. Jak ktoś ocalały? Kto idzie? Głowa.
Ona nie ma głowy. Zdaje się, że jest nią ta odrażająca mackokula. Tak, i słyszę nią, co mówicie. Tylko ty tu ocalałaś? No patrz. Że nie. Ktoś cię wyworki mięsa. Przybyliśmy po Fuma. A, to cofam. Tak, tylko ja ocalałam. Czy raczej ocaleję. Jak rozumiem, wiesz, gdzie go znajdziemy? Jasne. Prawie moich kompanów w gnieździe. W wielkim lodowym obelisku pośród lodowego morza Kaldery. Bez obaw! Zajmiemy się Fumem! Z pewnością, ziemianinie. Tylko nie wracajcie tu w popłochu, jak was pogoni. Muszę nauczyć się pakować. My coś tutaj jeszcze będziemy mieć? Coś tam jest. Szkoda twoich podwładnych. No cóż, martwi nie pobierają pensji. A w ogóle to nie jesteś aptyką szalonego tytana? A jeśli tak? Spokojnie, nie szukam kłopotu. Kiedyś zgarnęłabym cię dla nagrody. Kiedyś zabiłabym cię, gdybyś spróbowała. Tak, ale chyba obie teraz mamy poważniejsze problemy. No to wygląda. A tutaj to jest, dobra. Gród, co tam widzisz? Lodowe coś tam na lodowym morzu, co? Jest gród. Właśnie tak, stary. Kawał drogi na dół. To bardzo. Więc nawet bym tam nie chciał próbować dojść, ale czy my coś możemy tutaj ulepszyć sobie? Jestem gród. Trupy, macie coś przeciw, żebym wziął sobie wasze rzeczy? Nie? Super! No to można go wykorzystać, nie? Oni go wykrywają. Coś nam tutaj doszło? Nie, mamy wszystko już zrobione, więc... Nie powiem... Że źle, właśnie dobrze. Ciutko zrobione, więc możemy wyjść lepiej poradzili tego... sobie z Fumem niż tamci. Co by tutaj można było gdzieś pójść? Co to w ogóle jest? Monolit. O kurde. Kolejny znak łowcy? Ten nie jest użyty. Bez wątpienia należał do któregoś z tych trupów. Widać, nie miał okazji, żeby go gdzieś umieścić. Przejąłem go na nasze potrzeby. Niech będzie świadectwem naszego męstwa. Znakiem naszego największego podboju lub chwalebnej klęski. Fum może i jest potężny, ale nie może się równać z tym, co nas czeka później. No racja. Znakiem naszego prawie największego podboju. Po kolei z tymi podbojami. Nie ma co podbojać się. Czy my tędy mamy przejść? Chyba tak. No wątpię, że coś tam... No dobra, czas, żebyśmy złapali smoka! Ha! Nasze przeznaczenie jest coraz bliżej. Bardzo żwawy, biorąc pod uwagę, że Fum zlikwidował ten obóz jak gdyby nigdy nic. My nie jesteśmy niczym. Popieram Draxa. Żadna góra ni dolina nam nie straszna. Na tej planecie to nawet dosłownie. Strzeżcie się, ludzie! Ohohoho! Więc tak właśnie zginę! Cyk, cyk, cyk! Kompletnie ci już odstarczyło! No co ty! Zapomnij, jakie to niebezpieczne i będzie świetna zabawa! Juhu! Ruszajmy ku śmierci za Adonio! Jebu dup! Wihi! Zarąbista zabawa! Próbowaliśmy ogarnąć. Nie chcę nawet myśleć o tym, jak zamierzamy wrócić na górę. Albo jak wciągniemy tam Fuma. Myśl pozytywnie. Możemy tego nie dożyć. No weźcie! Polecimy na smoku! Polecimy. Na Fumie. Mhm. Pięcioletni ja posieleniałby teraz z zazdrości. Myślisz, że Fum pozwoli nam się dosiąść, jak mu skopiemy tyłek? Tak. No takie szczegóły. Możemy latać na smoku. Jeszcze smoków. No aż mi się... Znajdźka tutaj jest. Zarąbiście. Co to będzie? Drax, katański mnich. O kurde. Myślałem, że ja tutaj dużo znajdzie, gdzie znajdę. Wiem, że jedną już minęłem. Tak dużo? Nie, tak mało. Jestem wyhodowany, tak? Nie będę nakładał na siebie piętna liczby cykli, przez które oddycham. Gryzoń jest mentalnie starszy niż kto go gdzieś zna.
Mentalnie na pewno. Myślałem, że zimniej już nie może być. Ja to w takich chwilach się cieszę, że na Milano są podgrzewane fotele. Przed nami jest lodowy obręb. Się cieszę. Pewnie to zamarznięte morze. To idealne miejsce. Tutaj zmierzymy się z wielką bestią. Finfang Fumie! Przybywaj po swoją śmierć! Co ty robisz? Nie zaskoczymy go, jak będzie wiedział, że tu jesteśmy. I no właśnie, Drax, co ty odpierdalasz? Pamiętasz? Krzyczcie ze mną! Tu okażemy swoje męstwo! Finfang Fumie! Twój koniec jest bliski! Nie, nie jego! Chcesz Quillu! Krzycz! Finfang Fum! Czas na... drzemkę! Jestem Groot! Rocket! Twoja kolej! Czy on mnie nazwał prawdziwym imieniem? Rocket! Finfang Fumie! Rozflurkamy zaraz twoje flarczone cium końcówki, słyszysz? Słyszy was! To? Ustowaty, przerośnięty flar cium żoju! Przećmątwiona kubosa tarkiańskiego krzew mięcha! Nie boimy się! Piękne uczucie, nieprawda? Tak! Tak! Naprawdę tak! Czas zrzucić ubiór! No, chyba jednak nie. No chyba jednak nie przyleci. Dobra, walić to. Jestem stalagmit. Mawia ją, że wielka bestia ma jeden słaby punkt. Teraz nam to mówisz? Finfang Fum jest ponoć bezbronny wobec przyjaźni pięciorga mężnych wojowników. Trzeba tędy. Bądźcie gotowi na wszystko. To technicznie niemożliwe. Jestem. Drut martwi się o grubość lodu. Jeśli utrzyma Fuma, utrzyma i nas. Jądro ma klucz. No właśnie. Ponoć jest zamarznięte. Pod powierzchnią są tylko kolejne warstwy lodu. Kolejne? Co tu się odpierdoli? To jest ten stalagmit, który z kosmosu przyleciał, tak? Dziwnie to wygląda, no ale... Ale wbiło się. Gdzie on jest? Może się spłoszył. Wykluczony. Fum był zrodzą bez strachu. A niby skąd wiesz? W zimnym sercu mrącej gwiazdy. Od kiedy one są zimne? Tata, no właśnie. Za tym Majamę? Zobaczmy. Co to za... dupstwo mi tutaj... Holy fucking shit. To jest Finfang Fum? No. Zielono-fioletowy. Ma fioletowe spodnie. Jaki skurczybyk! Holy fucking shit! Spierdalamy! No nie, no, no, nie, 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 ping pong pom! Będzie mnie atakować. Się go boję. Mamo! Dobra, jak my go załatwimy? Wydać coś takiego! Zmusić go siłą do posłuszeństwa! Najpierw musimy przebić się przez ten lodowy pancerz! Przygotuj się, Fum! Przed tobą kapitan Bombel Ciepła! Ha! Jednak nie taki niepokonany! Tak! Rozwalcie te zimne kawałki! Rozbierzmy go! Ła, spadówka! Oby Hellbender doceniła ryzyko, w jakie się pakujemy! Kto by nie chciał wielkiego skoka! A teraz nasza kolej! Ha-ha! Jak w legendach! Już dwa! Dobre uroku, Peterze Quillo! Dziewczino! I jak ci się podoba? Jego opinia raczej nie uległa poprawie! Wow! Gotów! Dziś nas puszczymy na miejsce, Bultar! Chociaż Drax się dobrze bawi! A miał mieć fiołkowe gacie! Co? Ty gadasz! Zemnie zrobiliśmy to na lodu, tyma nowego z Milano! Bierzemy go żywcem, nie pamiętasz?
świetnie widzę! Już się tak nie palisz do walki, Sofum! Czy raczej nie mrozi? No dawaj, przerośnie! O kurde. No to chyba daje! Dobry pomysł! Mięśniaku, pomóż Grutowi! Myśli, że da się radę cyknąć tym kamorem prosto w wyspuma! Paszą mnie dług, Quiz! Nie dałem się zbawić w stronę światła! Oby to wyrównało rachunki z Hellbender! W jej obecności tytułują, jak stało! Nie wierzę w to. Nie, tak nie mogło być. No i widzicie. Wielka bitewka. No to będziemy teraz lecieć, tak żeby uciec pomiędzy. Dobry pomysł! Mięśniaku, pomóż Grutowi! Myślisz, że tam się radę zniknąć tym kamorem prosto w wyspu ma! Widzę się chwilu! Odkłaniaj nas! Uwaga na niego! Na wszystko! Bestia spada w szał! My na spadło wygramy! Nie bądź dziecię! Wnoszę trzyma! Normalnie walczymy ze smokiem! To jest Peter! Pierwszy raz? Wow, jak mi pijewał. Wow, palny. Uwaga na dole! Przyznaj, Fum! Przeszedł mi sygnał w ciebie! I góra ożywczo wpływa na walkę! Poproś Puma! Chętnie cię rozgrzeję! Ha! Utknął! A gdybyśmy sprzedali Puma, jak proponowałem! Dobra, Krak! Następnym razem ty decydujesz w sprawie zarabiania! Oby to wyrównało rachunki z Hellbender! Który to już raz ratuje wam tyłki? Wow! Zbiórka gotowa. Dam radę? Czy też nie? Musimy. Dlaczego odwołałeś nas z pola bitwy, Peterze Quillu? Przeciwnicy padają przed nami na kolana! Wchodzimy jak nóż w masło. Haha, niech mi ktoś podrzuci chleb! Walczyłem w wielu bitwach, przyjaciele, ale żadna nie była tak wspaniała. No. Wiecie, co widzę, gdy patrzę na to pole bitwy? Widzę was wszystkich. I jestem oczarowany. Oczarowany? Co? O? Poważnie. Sprawiacie, że chcę walczyć na okrągło. Jak to jest dopiero podwódka. Tych kolesi w ziemię? Kto jest ze mną? To ja też coś tego zrozumiał? A, zjebałem, oczywiście. A, potyka się o własną wielkość! Oby to wyrównało rachunki z Hellbender! Kto by nie chciał wielkiego domowego skoku? Normalnie walczymy ze smokiem! Zaiste, historyczna to bitwa! A gdybyśmy sprzedali Puma, jak proponowałem! Dobra, Drac! Następnym razem ty decydujesz w sprawie zarabiania! Oh!
To przykuliśmy jego uwagę! Co tam, Fumiś? Zestresowany? Nie cofać się teraz! On mówi do nas czy do Fuma? Wow. Przyznaj, Fum, że lubisz Seknar w ciebie! Figura ożywczo wpływa na walkę! Dał ognia! Dosłownie! Uważajcie! Nic tu nie jest! Ej, Quill! Chce nas zmiażdżyć! Przadu, rocket! Uwaga na jego... na wszystko! No i... na wszystko. ...cichego podejścia! Razi nam z góry! Podejdą w ruch! Ha! Ale się wkopał! Zdrzajmy się! Nic to mi już! Poproś Fuma! Chętnie cię rozgrzeję! Ała, dostałem! Nie bądź dzieckiem, ludzko! Gamora, ty musisz ty ugrać. Przyznaj, Fum, że lubisz Sektar z ciebie! Hellbender ma dla ciebie mnóstwo pysznych słuchuszów! Kurde, nie trafiłem. Peter! Odciąg jego uwagę! Normalnie walczymy ze smokiem! No tak, to wiem. Wow. Jezu, jakie lagi mi się zrobiły. Odciąg jego uwagę! Wyrównało rachunki z Hellbender! Oby! Jest nam potrzebna! Dawaj te swoje bomby! Uwaga na niego! Na wszystko! Bestia wpada w szał! Teraz łatwo wygramy! Możesz się poddać, Fum! Podoba ci się, Hellbender! Naprawdę! Jestem drak! Dobra. Dajcie się przymrozić! Dobra, rocket. Normalnie go na muszę! Wo, ho, ho, ho! On mówi do nas czy do Fuma? Zrobiliśmy na nim chociaż rysę? Na czele nie robią się rysy. Wydaje się coraz bardziej zły, więc jest jakiś problem. Chociaż trochę? Wow, lisiet. Oby to wyrównało rachunki z Hellbender! W jej obecności tytułu ją jak przestało! Rocket? Ulżyj sobie! A gdybyśmy sprzedali Fuma jak proponowałem! Nie pomijaj mnie! Możesz się poddać, Fum! No, bądź grzeczny, to nic ci się nie stanie! Hellbender ma dla ciebie mnóstwo pysznych słuchów!
wozu! Gdzie tu jest rocket? Rocket! Rozwałka! Nie zobacz się teraz! On mówi do nas czy do Fuma? Fum, musisz zginąć. Potężny deszcz! Ognia! Damy radę, czy nie damy? Uwaga na niego! Na wszystko! Bestia wpada w szał! Teraz łatwo wygramy! Bierze zamach! Wyznaj, Bob, że lubisz sygnał z niebie! Dogadałby się z tą wielką lotką, gdybyśmy jej nie zepsuli! Bestia okazja desperacja! Tak! I wściekło! A więc zrobi się do szota! Gasi nam! Nie się teraz! On mówi do nas czy do Fuma? Zostaw czułości na później, Queen! Zrób nalot! Do pierduka! Jeszcze raz! Pozbawmy go przytomności! Każde zwierzę jest najprostsze w świecie z karami. Mówi nam się powie. Teraz widzę! Kto mieczem bojuje, od miecza ginie! No to dawaj! Załatwiony. Jezu, jaka masakra, jaki długi, po prostu długa walka. Wow. Tak! Oto nasz triumf! Fum pokonany! Holy shit. Hellbender. Przyleciała. Uciekaj! Nie, stój! Nie! Nie! Lady Hellbender! Tak, nie! Ludzie! Ej, nie! Stop! Lady Hellbender, chcemy... Każdego to się nie ogląda. Ała. Ała. Seknarwska królowo monstrów, miałaś go wysłuchać. Obiecałaś. Ała, moja szyja. O, dziękuję. Aby to była tak dziewczyna, co masz mówić. Schroniliśmy. Ugaliśmy cię. Okradliśmy. Zabiliśmy ci dziecko. I nie cofniemy już tego. No nie. Ale chcemy to wynagrodzić. Quill. Zamordowaliście smoczego władcę Kakarotry! Gród daje życie smokowi. Holy shit. Twoje życie oddał. To coś nowego. No nie wierzę.
Los w końcu sprawił, że się spotkaliśmy. Lordzie Fumie. No. Wreszcie. No, Lisieta nadszedł przyszła. Czas żniw. Martwe światy krzyczą wśród przestrzeni. Trzeba ruszać. Już. Trzeba stanąć do walki z kościołem. Przyda nam się pomoc. Spłacacie dług i zaciągacie nowy? Tak. Nie, choć rozumiem, dosyć. Dlaczego... Moje siły dołączą do was. Tak. Dobra, ruszajmy. No, to nieźle. Tak! Szlachetna Hellbender stanie... Ale dobra. My skończymy tylko tą rozmowę tutaj. Będziemy kończyć. Chyba już wiemy, co Drax lubi najbardziej. Oto zmierzamy drogą przeznaczenia. Nie wierzę, że się udało. Udało się, prawda? A i owszem, tak. Jeszcze Mantis jest. Ale przepadł Warlock, a ma egzorcyzmować Magusa, gdy wstrzymamy rytuał. To go wyrwiemy z zakrat. Urządzałam takie zrywki, wy też. Jestem Grud. No, Grud jest za tym. Mamy namiar? Aha, to tak łatwo nie odpadnie. Git, pozostaje być tam na czas i liczyć, że Lady Hellbender zdąży. Zdąży, tego jestem pewien. No. Szykujcie sprzęt! Dokończcie, co trzeba. I zróbcie siusiu, bo postoju nie będzie. Hej, Quill. Pożycz mi muzę. Dlaczego? Muszę się skupić. No dawaj. O kurde. Tylko nie upuść. Dobra, więc... Mantis, co się stało później na Lamentis? Dobra, to co się stało później na Lamentis, to się dowiemy dopiero już w kolejnym odcineczku, więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, tam na dole komentarz, no i subskrypcji. Trzymajcie się i chaos, w końcu mamy chociaż tego smoka dla Lady Hellbender, tak? Czy jak jej się tam nazwie? Więc to tyle. Chaos.